Cześć wszystkim, witam po dłuższej nieobecności spowodowanej naprawą komputera. Także no nie miałem jak niestety chodzić, przepraszam, robić filmików. Chodziłem, tu mam kilka takich ciekawych rzeczy. Zaraz je pokażę. Tutaj dzisiaj będziemy robić sobie taki lasek. Jak tutaj idziemy w dół, tam. No tam ostatnio wchodziłem w niedzielę, to parę uszek znalazłem, ale nie wziąłem ich dzisiaj ze sobą. A tutaj mam takie z kilku, muszę powiedzieć, wypadów najciekawsze rzeczy, czyli tak, dwie kulki muszkietowe, tutaj coś takiego, hak mundurowy pruski, i tutaj monetka PRL-ka 10 groszy, rocznik 60, rocznik, tak, 61. To mówię, to są z kilku wypadów, no i jeszcze 4 feningi, 1825, tak to wygląda. Tak z tej strony. No i tam jeszcze trafiały się takie też inne kawałki ołowiu, ale których nie brałem. Także no, mówię, na pewno nie nudziłem się, tylko chodziłem, a nie robiłem filmików właśnie z tego względu, że miałem komputer w naprawie, nie miałem jak robić. Dobra, dzisiaj już oczywiście filmik postaram się zrobić, także jak coś będzie, to będę nagrywał. Także do pierwszego sygnału. No i tutaj mieliśmy pierwszy sygnał. Wyskoczyła łuska od sztucera. Tak wygląda. Wcześniej tam widziałem, już zaczęły pokazywać się grzyby. Gołąbek zielony. Także grzybiarzy, jak oczywiście warunki bardziej dopiszą, to zapraszam też. Sam to chodzę rzadko, bo nie mam tak za bardzo czasu. Ale dobra, no dzisiaj nie na grzybach, tylko na wykopkach. Także jak mówiłem, łuska pierwsza. Może pokażę ją tak. Zapisy. Dobra. To na razie tyle. I tutaj kolejny sygnał na wierzchu. Dupka od łuski. Tak wygląda. Sobie. No, idziemy w tym kierunku. No, las jest znany, bo już tutaj chodziliśmy wielokrotnie. Także. Ale nas zawsze coś wyskakuje, to jest najważniejsze. Fakt, że na razie to jest militarka leśna. Czyli łuski, dupki od łusek i tak dalej. Ale mówię, najważniejsze, że cokolwiek wyskakuje. Dobra. To do następnego. Tutaj kolejny sygnał. Kolejna łuska. Tak wygląda. Dobra. To na razie tyle. Jak coś jeszcze będzie, to będziemy nagrywać. Oczywiście tu się pokręcimy teraz. Także do następnego. I na razie. Teraz jesteśmy w tej części lasu. Pół lasu, do co nie przychodzi nic. Jakieś same śmieci. No gdyby się pokazały, tak jak mówiłem wcześniej. Tutaj miałem sygnał, wyskoczy taki element od harmoniki, tak wygląda sobie. Dobra, także idziemy w tym kierunku i zobaczymy, co jeszcze nam wyskoczy. Ale grzyby, to mówię, no robacze wieją strasznie. No, spotkałem zajączka. Robaczywy, jak nie wiem. Dobra, dobra, to na razie tyle i do następnego. I tutaj kolejny sygnał. Wyskoczył taki kawałeczek kołowy mały. Tak wygląda.
tak sobie to wygląda. Dobra. Wchodzimy w tym kierunku. Tutaj. Jeszcze sobie zobaczymy, co wyskoczy. Dobra. To do następnego. Jesteśmy na tej drodze, idziemy w tym kierunku. I taka podkowa. Kolejna już w mojej karierze. Tak wygląda. O, może tak to złapię. Czekam na fotę, żeby później nie robić. Dobra. Tak wygląda. Podkowy przynoszą szczęście, dlatego je nagrywam. No, zobaczymy, co to dzisiaj jeszcze będzie. To do następnego. Fajny sygnał w tym miejscu. Taki jakby odłamek. Nie wiem od czego dokładnie. Tak to wygląda. No to mówię, kopie się strasznie. Kopie się naprawdę bardzo strasznie. Niby na tej drodze sygnały są, ale no mówię, jest albo złom, albo po prostu nie idzie już nawet łopaty bić, bo kamienie na kamieniu. No las niestety nie sprzyja niekiedy poszukiwaczom. Ja mówię, że nawet najgorsze pole jest 1000 razy lepsze niż las. Tak mówię po prostu. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, ale tak właśnie mówię. Tu jeszcze mi wyskoczyła też taka rączka. Nie wiem, od czego to może być. Taka jak uchwyt może jakiś. Tak jakby, albo i co innego. No. Na to wygląda jakby na uchwyt. Dobra. To oczywiście to kopię. Zaraz. Tego nie będę brał. Po prostu nie ma sensu. Dobra, to na razie tyle. I do następnego. I teraz nie schodzimy z lasu. Jesteśmy na tej drodze. Droga znana, bo niejednokrotnie wszedłem. I tutaj mieliśmy sygnał i wyskoczył taki guzik. Tak on wygląda. Sobie pokażę. Tak. Także na coś ciekawszego, na koniec praktycznie. Nie wiem, czy to bardziej ostry, może tu. O. Dobra. To na razie tyle. I jak to jeszcze będzie, to będziemy nagrywać. Jak nie, to spotykamy się przy podsumowaniu. Na razie. Podsumowując dzisiejszy dzień, no szału nie było jako takiego. Dwie łuski, dupka od łuski, taki odłamek, element od harmoniki, taki kawałek ołowiu, taka duperelka mała, a na końcu jeden guzik, no i rapotkowa. No i to tyle. Także na szału mówię, nie było. Ale warto chodzić, warto naprawdę, bo nieraz coś może się trafić ciekawego. Także to na dzisiaj tyle i do następnego razu. Pozdrawiam, dasz dół i cześć.